Proszę Państwa, druga kwestia to jest kwestia tego, że miasto mimo tej bardzo trudnej sytuacji normalnie funkcjonuje. Dlatego w związku z powyższym my jutro otwieramy wolski odcinek linii metra, 3 stacje Płocka, Młynów i Księcia Tomasza. Miało być Księcia Janusza. Dlatego, że uważamy, że miasto powinno normalnie funkcjonować i pociągi na tych stacjach metra będą od jutra normalnie jeździć. Oczywiście nie robimy żadnego otwarcia i też olbrzymi apel do warszawianek i warszawiaków, żeby nie gromadzić się na tych stacjach, nie przychodzić ich oglądać. Na to jeszcze będzie czas po epidemii. Po prostu traktujmy to tylko jako ułatwienie. Ci, którzy naprawdę muszą skorzystać z tych stacji, oczywiście po to, żeby dojechać do pracy w poniedziałek czy we wtorek, to jest oczywiste. Natomiast apelujemy, żeby nie przychodzić tam, nie oglądać tych stacji, zwłaszcza, że przecież rozporządzenia rządowe jasno zabraniają tego typu zachowania. Więc po pierwsze rozporządzenia tego zabraniają, po drugie my będziemy również zgłaszać się do policji, która w tej chwili odpowiada za zabezpieczenie przestrzeni publicznych wraz ze Strażą Miejską do tego, żeby to miejsce policja zabezpieczyła, ale jasno do Państwa apelujemy. To ma ułatwić funkcjonowanie miasta, natomiast to nie jest w tym trudnym czasie moment do tego, żeby świętować otwarcie tych stacji, tylko po prostu potraktować to w sposób w pełni odpowiedzialny. Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że kompleksowe zmiany w komunikacji naziemnej zostaną wprowadzone później, gdy miną już wszelkie zagrożenia związane z epidemią. Także zmiany, które wprowadzamy, będą absolutnie kosmetyczne, natomiast zmiany te fundamentalne dopiero po epidemii, po tym jak epidemia już nie będzie dla nas problemem. Kolejne pytanie, również portal wawainfo.pl, Mateusz Dolak. Jeśli informacja o otwarciu nowego odcinka metra w sobotę jest prawdą, jak miasto chce zapobiec gromadzeniu się osób, które będą chciały zobaczyć nowe stacje? Proszę Państwa, gromadzenie się jakiekolwiek jest niezgodne z dzisiaj obowiązującym prawem i rozporządzeniami. Rząd wydał jasne rozporządzenia w tej sprawie. Policja odpowiada za ich przestrzeganie i od nas apel, żeby przestrzegać prawa, przestrzegać rozporządzeń. Miasto musi działać normalnie, funkcjonować normalnie. Było mnóstwo apeli ze strony choćby rządu, żeby zwiększyć funkcjonowanie, częstotliwość funkcjonowania komunikacji miejskiej. My robimy wszystko, żeby ta komunikacja funkcjonowała w jak największym zakresie, ale musimy tu w tej sprawie być elastyczni, tu mieliśmy 100% rację. Stąd też decyzja o tym, żeby otworzyć nowe stacje metra i apel, żeby używać metra tylko w stanie najwyższej konieczności i żeby się oczywiście nie gromadzić i nie łamać obowiązującego w Polsce prawa. Dziękuję Państwu bardzo. Uważajcie Państwo na siebie.